dużo, ale nie zawodów takich, że zawiodłem się na czymś, tylko jeśli chodzi o pracę. Pracowałem w fabryce gwoździ i noży w Białymstoku. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. Natomiast w Krakowie był Wydział Geofizyki Stosowanej. Tamten doktorat uzyskałem. W dzielnicy Ursu spełniłem funkcję burmistrza, a cały czas radnego. Trzecią kadencję jestem przewodniczącym rady. Najpierw zakłady, one powstały z posagu siedmiu panien. Była taka sytuacja, że ojcowie to byli biznesmeni, no i bogaci ludzie, i pomysł taki wpadli, żeby te posagi przeznaczyć na zbudowanie fabryki wspólnej. Nosiła ona nazwę fabryka motorów i armatury. Głównie armaturę robiono urządzenia do produkcji cukru. Była to fabryka na ulicy Siennej 15, gdzie stoi dzisiaj Pałac Kultury na tym miejscu. W tym czasie, w 1905 roku, wszyscy, jak Henryk Sienkiewicz uzyskał Nagrodę Nobla za Quo Vadis, wówczas wszyscy się rozczytywali w Quo Vadis, a tam występuje Siwacz, to Słowianin, prawdopodobnie z terenu Polski, Siwacz, tak jak niedźwiedź silny. No to te panie zaproponowały nazwę zmienić, ten symbol patrona czy tej fabryki, na Ursus. I od 1905 roku, jeszcze sprzed I wojny światowej, te zakłady przyjęły nazwę Zakłady Mechaniczne Ursus. Ale tam był jemu za ciasno. Warszawa się rozbudowywała, mieli małą działkę, a działki kupić były drogie. Wobec tego na Wolę przenieśli fabrykę na ulicę Spiernicką. I po wojnie na Spiernickiej były, ale uzyskali te zakłady mechaniczne, które produkowały samochody, do wojska sprzęt i tak dalej, i motocykle. Wobec tego również zostało się im za ciasno. Znaleźli miejsce właśnie w Czechonicach i przenieśli fabrykę do Czechowic, czyli do Ursusa. Ta ziemia przedtem była w średniowieczu ziemią rodu czechowskich. Były tu trzymane wsi. Czechowice, Skorosze, Gołąbki, Szamoty, mówił się jeszcze o Szwaby, bo to dużo jest było z takich ogrodników kolonistów niemieckich. Oni tu uprawiali ziemię, bo to była ziemia dobra na warzywa. Gdy przed wojną w 1928 roku wybudowano fabrykę w Czechowicach, te czerwonej cegły, te budynki, które są, jeszcze przedwojenne, miasto Ursus. Wcześniej nazywało się Czechowice. Prawa miejskie Ursus uzyskał w 1952 roku, ale na południu Polski są drugie Czechowice. I był problem taki, stale były pomyłki, transporty jakichś tam surowców, urządzeń, zamiast trafić do Ursusa, szły na południe, do tamtych Czechowic. W związku z tym kierownictwo zakładów Ursus zwróciło się do ówczesnych władz, żeby zmienić nazwę miasta. Zakłady Ursus dały swoją nazwę dla miasta. I wtedy już znikły te problemy z Czechowicami.
roku 1976 był taki bunt w Ursusie. Strajk generalny, wielki bunt, zalogi zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus był związany z tym, że władza ówczesna podniosła bardzo wysoko do góry ceny towarów. W czasach socjalistycznych, tak zwanych komunistycznych, ceny były wyznaczane, określane przez rząd na wszystkie towary. Teraz rynek. Rynek sam się reguluje. Kiedyś również wszystkie wynagrodzenia były odgórnie ustalane. Stawki wynagrodzeń też rząd ustalał. Na różnych stanowiskach, w różnych branżach ludzie nie mieli żadnego wpływu na to, jakie będą ceny i jakie będą zarobki na poszczególnych stanowiskach. No i podniesiono niektóre produkty 70%. Od razu, nagle, z dnia na dzień. Premier stanął przed mikrofonem, przed kamerami i powiedział, że od jutra wprowadzamy podwyżki. Dosyć skromne były te wynagrodzenia, więc ludzie nie wytrzymali psychicznie i podnieśli bunt. Strajk, przestali pracować i rozpoczęła się inni też w kilku miejscach powstali. Szczególnie w Radomiu też taki bunt. Jeszcze około 100 innych miejscowościach mniejszych też powstały takie strajki. No i ten bunt był taki gwałtowny. Władza się przestraszyła. I na drugi dzień premier Jaroszewicz odwołał te podwyżki. Ale władza była tyle głupia, że nie mogła tego darować, że wycofała się, że ugięła się pod presją robotników. Wysłała ZOMO, takie jednostki zmotoryzowane milicji, która napotkanych ludzi w Ursusie, każdego, kto napotkali, to bili, tłukli. I również aresztowano wiele osób z tych aktywnych ludzi w zakładach Ursus. Jednych wyrzucono z roboty, drugich sądzono do więzienia, jeszcze innych pobito. I uznano, że taki zakład wielki, gdzie pracuje 17 tysięcy ludzi, a milicjantów jest tam kilku, około 10, to nie jest w stanie ta policja zaprowadzić porządek, spacyfikować zbuntowaną załogę. Wobec tego wpadli na pomysł, wprowadzimy Ursus do Warszawy, bo Warszawa dysponuje potężną siłą milicji. To była taka jak gdyby zemsta częściowo za karę. Miasto włączone do osiedla, jednego z osiedli Ochoty. Zamykano pewne jakieś ważne instytucje, na przykład stacja pogotowia ratunkowego. Niech umierają od Warchowej. Przez ten czas, do roku 10, od 77, praktycznie tu się nic nie działo. Nie był zastój, tylko i marazm. Jak nastąpiła transformacja, to ustrojowa w Polsce, były się wybory pierwsze do reaktywowanego samorządu polskiego, sąsiedzi przyszli, zaproponowali mi, żebym ja kandydował do Rady Ochoty. Bo wtedy Ursus był osiedlem dzielnicy Ochota. Na spotkaniach z mieszkańcami był jeden temat do nas kierowany, żebyśmy zrealizowali, żeby Ursus został samodzielnym miastem, jak był. Trudna była sprawa, bo Rada Ochoty składała się z 45 radnych, w tym było 10 radnych z Ursusa. Więc jakby trzeba było dzielić pieniądze,
budżecie, no to większość przegłosowała na ochotę centralną, wielkomiejską. Ich było więcej, w związku z tym a na Ursusa nic nie zostawało, bo niewiele. Myśmy wprowadzali tam te 25% budżetu dochodów, a do Ursusa wracało 10%. 9%. To był wyzysk Ursusa przy dochodach. W symbiozie z Warszawą w tamtym czasie myśmy bardzo tracili. Opracowałem pewną strategię z kolegami, jak wyzwolić się, żeby zrobić coś takiego, tak postępować, żeby oni chcieli nas się pozbyć. Można tak im dokuczyć, no można tak powiedzieć, żeby sami w końcu zechcieli zagłosować za naszym odejściem. To jest bardzo rzecz trudna, no ale to zrobiliśmy. I Rada Ministrów podjęła decyzję, zostaliśmy wolni. Zostałem mianowany przez, ówczesnym premierem była pani Hanna Suchocka, zostałem mianowany przez jako pełniący funkcję organów gminy. To znaczy, że zostałem dyktatorem w Ursusie. Jednoosobowo byłem burmistrzem, byłem zarządem gminy i byłem radą. Problem był, jak to zacząć. Kasy nie ma, budżetu nie ma, nic nie ma, urzędu nie ma. I mieliśmy wtedy 7 milionów złotych na Ursus. To był śmiesznie mały pieniądz na później. Teraz to mamy, będąc dzielnicą, która nie ma osobowości prawnej, która ma mniejsze, to mamy około 120 milionów. Ja nie jestem dyktatorem i ludzie nie lubią dyktatorów. Wobec tego zaprosiłem do współpracy wszystkie organizacje, jakie te polityczne, przede wszystkim inne, które chciały przyjść. Zrobiłem zebranie i mówię tak, słuchajcie, proszę Państwa, mam po zapłaceniu tego i owego, szkół i tak dalej, wynagrodzeń, wszystkich tych sfer, remontów, tych sprzątania i tak dalej, zostaje mi tak jeszcze trochę pieniędzy. Na co je przeznaczyć? No tak, a były takie sprawy, no, niecierpiące zwłoki. Na przykład. Budowano przez 10 lat nieskończoną drugą przepompownię ścieków, bo te pompy nie wystarczały, nie mogły nadążyć i kratki takie ściekowe w piwnicach wybijały, fekalia wychodziły. Smród w budynkach, albo zaraza, albo jakiś coś się staje, to jest problem sanitarny. Czy skończyć budowę drugiej studni przepompowni, gdzie inaczej ludziom fekalia zaleją ich tam, w tych wszystkich budynkach? Czy reaktywować stację pogotowia ratunkowego? Czy też w jednej szkole jest taka sytuacja, że cały złat ogrzewczy, wszystkie rury popękały, bo była już najstarsza szkoła i w związku z tym trzeba nowe wymienić ogrzewanie. A mam tylko pieniądze na jedną. No i dla mnie było trudno. Po co mam? Niech ludzie się wypowiedzą. No, wypowiedzieli się, że z tymi fekaliami
trzeba, żeby tu jakiegoś nie było, zaraza jakaś, trzeba to w pierwszej kolejności zrobić. W końcu po 3 latach takiej walki Rada Ministrów podjęła rozporządzenie, że z dniem 1 stycznia 1993 roku tworzy się następną 8. dzielnicę gminę warszawską. Od tego momentu zaczął się rozwój Ursusa. Ja to traktuję jako wielką przygodę, no i dosyć trudna, uciążliwa praca również, no ale satysfakcja, że z każdym rokiem, z każdym miesiącem coś przybywa, coś się dzieje. Zakłady oczywiście chyliły się ku upadkowi, ale istniały i produkowały i redukując ludzi z pracy, bo nie było potrzeba tylu ciągników, no ale koszty mieli bardzo duże, no i nie byli w stanie płacić żadnych podatków. Nie płacili podatków. Rosły zadłużenia i tak dalej, nikomu, do rządu, do samorządu. Na przykład roczny przypis podatków od nieruchomości, od zakładów do gminy powinien być rocznie w roku 7 milionów w tamtym czasie. A nie z lotówki byśmy nie dostawali. To była strata też dla mieszkańców oczywiście, bo za te 7 milionów co roku można było bardzo dużo zrobić. Można było szkołę wybudować za 2 miliony. Przykładowo, hala sportowa taka wielka, które mamy tam kilka, no to też wystarczyło około miliona. Fabryka, która była czynnikiem miastotwórczym. Cały czas, gdyby nie było tych zakładów, to byłaby wieś. A teraz, jak zakłady padły, to Ursus nie zginął, bo znak Ursusa, Warfama, czyli Warszawska Fabryka Maszyn, przyniosła produkcję do Lublina. To ja to określam, że niedźwiedź lubi wędrować. Prawda? Od Pałacu Kultury na Skierniewicką, tu do Czechowic, do Ursusa, a stąd do Lublina. To jest historia zakładów.